to stosunkowo świeże nagranie. Pochodzi ono ze stycznia 2021 roku, a kanał, na który trafiło to nagranie, prowadzi para borykająca się z aktywnością paranormalną. Nie przekonują mnie miniaturki tych filmów, ale cóż, być może to jeszcze nic nie znaczy. Chciałbym wam pokazać parę moim zdaniem najbardziej interesujących momentów. Pierwszy z nich to gdy kobieta siedząca na łóżku zauważyła, jak małe drzwi w ich domu samoczynnie się otwierają. Just scrolling briefly. Now every now and then, and you can see where it hits. Oh my god, it's just happened again. This thing, look, let me just show you. There's nothing pulling that open. Every now and then I'll come upstairs and this is what's happening. Or every now and then I'll come upstairs and this thing's open. Jej reakcja jest dość autentyczna, więc nie sądzę, żeby to było ustawione. Ale przejdźmy dalej. Drugie nagranie przedstawia, jak rzekomo dół zrobił bałagan w ich kuchni, a my jesteśmy świadkami tego, jak jedno z kuchennych krzeseł samoczynnie się porusza. And we just heard loads of noise. Oh look, there's a fork on the floor. Oh, look at the state of the place. And this is what we come down to. Look, covered in an absolute shit state. Hang on, I'm just gonna... Oh my god. Did you see that? Oh my god! Off! Ben, I'm getting out of here. That door just opened on its own. I saw it as well. What are you gonna do about it? Because I'm not dealing with it. Why do I always have to be the one? Like, it's like I'm the sacrificial lamb. Literally? Well, I don't want to have to be the one to deal with it. Oh! Oh my god. Did you get that? Yeah. Wait, hang on. You're gonna have to show in the cupboard now. Because people think that this, we're like, bullshitting. Right, look. Nobody in here. Nobody underneath anything here. Look, looking around here. Nobody, nobody, yeah, nobody. Następny fragment to ten, kiedy drzwi otwierają się samoczynnie i samoczynnie się zamykają. Można powiedzieć, że ktoś stał za drzwiami, ale mężczyzna dokładnie pokazał, że nikogo tam nie ma. Yeah, like, now you've got, a load of grief in the comments because I sent you to go and deal with this cupboard door, and now that door's triggered, so, and I'm not down for that. What in the f***? That's a dishwasher under the, well, you know, unit, washing machine. Where could somebody be hiding? Oh. That was me. Oh god, you can't even see up there. Someone will still come. He's not interested. Give him a ribbon that we found bloody lying about. He loves it. Was that a ball? I think it was. Lying about, he loves it. Was that a ball? I think it was. This book's just come off this shelf, and I blame. I blame you. Why? No, hang on. Before I blame you. Why? Oh, it's broken. Why? I blame you because you were asking for something. Yeah, about an hour ago. Czwartym dość niepokojącym momentem jest to, gdy rzekomo dół rzucił prawdopodobnie bidonem. Tym razem para była dość zaniepokojona i dokładnie pokazali, że w kuchni nikogo nie było. I'm proper freaking out a little bit here, right? Lainey's at work, I'm home alone, and Lainey's glasses on the counter there have like have just moved across the counter, and I'm... What? No. Potem możemy zaobserwować parę innych wydarzeń, ruszające się żyrandole i tego podobne wydarzenia, które nie wymagają dalszego komentarza, ale warto na nie rzucić okiem. You're lying to me. I'm not. This one? Yeah, it's just pushed open. You're lying to me. I'm not. Right, we're gonna have to watch that back.
Cała sprawa jest niesamowicie interesująca, ale również intrygująca. Para momentami zachowuje się, jakby wydarzenia paranormalne były dla niej bułką z masłem. I co więcej, śmieją się z tego, co się dzieje w ich domu. So this is a question that we get asked quite often, and it kind of comes in waves, if you will. So there'll be times where it's really, really quiet, and then there'll be times where it's like really, really intense. So there'll be lots of things happening. You'll have doors opening and closing, drawers opening and closing, like cutlery kind of coming. A może po prostu przywykli do życia w taki sposób. Z drugiej strony, podobno każdy na stres reaguje inaczej, więc to może ich sposób na radzenie sobie z tak trudną sytuacją. Po prostu śmiejąc się z tego. Szkoda, gdyby okazało się, że para znalazła dobry sposób na zarobek i ustawiają wszelkie wydarzenia w tym domu, by zyskać na popularności. Choć trzeba przyznać, że dużo z tych nagrań wydaje się być naprawdę autentyczne. Ah! Look at the door! Look at the door! Door opened. They think the ball disappeared when it was pitch black. Oh, wow, look at the door, look at the door! To nagranie rozgrywa się w jednym z najbardziej przerażających opuszczonych miejsc, mianowicie w szpitalu. Autor nagrania pokazuje wszystko dokładnie. Widzimy stare gabinety, pokoje lekarskie, oddziały chirurgii. Na samym początku kompletnie nic się nie dzieje, choć trzeba przyznać, że sam klimat nagrania robi swoje. W pewnym momencie, gdy autor wchodzi do nieco większego pomieszczenia, zasłona zaczyna się sama poruszać. Ciężko ustawić takie wydarzenie. Za pomocą nitki jest to raczej niemożliwe, bo przecież jak pociągnąć tak ciężką zasłonę? A możemy dokładnie zaobserwować, że po drugiej stronie nikogo nie ma. Cóż, krążą teorie, które mówią o tym, że w takim miejscu jak szpitale można spotkać dusze osób, które tam zmarły. Stycznia 2019 roku na kanale YouTube zostało opublikowane nagranie, które jest uznane za paranormalne. Nagranie przedstawia puste pomieszczenie. Ale jesteśmy w stanie zauważyć półprzezroczyste białe sylwetki. Mimo że nagranie jest krótkie, to myślę, że robi wrażenie. Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie. Teraz przyjrzymy się wideo, które zostało opublikowane na kanale Urbex Hill. Skupia się ono na eksploracji nawiedzonej posiadłości, ale czy naprawdę jest nawiedzona? Sprawdźmy to. Nagranie ma swój klimacik. Wewnątrz budynku możemy znaleźć wiele smaczków dla miłośników tamtych lat. Możemy nawet znaleźć wycinki gazet datowane na marzec 2003 roku. W pewnym momencie, gdy autor schodzi na niższą kondygnację, jedna z butelek, prawdopodobnie jakiegoś alkoholu, samoczynnie spada.
Mężczyzna jest ewidentnie przerażony tą sytuacją i od razu sprawdza, czy nikt wokół tego miejsca się nie znajdował. Po oględzinach okazało się, że miejsce to jest puste, ale miejsce okazało się skrywać wiele tajemnic. 5 minut po tym wydarzeniu doszło do kolejnego paranormalnego incydentu. Gdy dokładnie się przyjrzymy, zauważymy, jak krzesło porusza się samoczynnie. Polecam całość nagrania przeanalizować na własną rękę. Ale jeśli nagranie jest prawdziwe, to wielkie brawa dla autora za odwagę, że wszedł tam całkowicie sam. Michael Dimage, znany jako jeden z najbardziej znanych paranormalnych youtuberów, zebrał na swoim kanale ponad 300 tysięcy subskrypcji. Jedno z najbardziej przerażających nagrań z jego kanału zostało wykonane 17 października 2012 roku w domu Michaela. Przedstawia ono, jakby ktoś wchodził po schodach, w tym, że kompletnie nikt tego nie robił. Jeśli to fake, to jeden z najlepiej zrobionych, jaki widziałem. Ale chciał chronić swojego dobytku, mimo tego, że sam był w naprawdę dużym szoku. Na chwilę obecną nie wiemy, co się dzieje u Michaela. Jeśli to, co go dotknęło, zniknęło, miejmy nadzieję, że już nie wróci. Hello? Mike? Charlie?